Uroczystości rozpoczęła msza święta w radomskiej katedrze, po której uczestnicy przeszli na rynek. Podczas obchodów odbyły się wystąpienia okolicznościowe, odczytano apel pamięci oraz złożono kwiaty przed pomnikiem czynu legionów. Oddano także salwę honorową. Warto w tym miejscu, drodzy Państwo, przypomnieć i przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom, że Radom stał się wolnym miastem nieco wcześniej. Stało się tak za sprawą obywateli miasta, którzy 2 listopada 1918 roku wzięli swój los we własne ręce, rozbrajając austriacki garnizon i powołując tak zwaną Republikę Radomską. Tym samym nasze miasto stało się jednym z pierwszych wolnych od zaborcy miast w Królestwie Polskim. To dla całej naszej lokalnej społeczności powód do wielkiej dumy. Podczas uroczystości zostały także przeczytane listy od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Niepodległość i suwerenność to wartości fundamentalne. Polacy przekonali się o tym wielokrotnie, z bronią w ręku walcząc o swoją ojczyznę. Ceną za jej utrzymanie bądź odzyskanie była krew przelewana na polach bitew. Przez ostatnie lata, sprawując urząd ministra obrony narodowej, dołożyłem wszelkich starań, aby wzmocnić bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Wojsko Polskie jest modernizowane, a dzięki ustawie o obronie ojczyzny zachęciliśmy dziesiątki tysięcy Polaków do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Rosną również szeregi wojsk obrony terytorialnej. Podczas obchodów Święta Niepodległości odznaczeniami statuetkami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze.